Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest oprawa podwozia o zimę takim oto agregatem 4,5-metrowym marki Wicher. Jest dość w miarę nawet sucho, ale nie ma tragedii. Cały czas są jakieś przelotne opady. Już wyciszone jest. Cały czas są jakieś przelotne opady. Nieraz przychodzą jakieś grubsze chmury z większym deszczem. Trochę żeleja, nieraz tak jak teraz lekko tak pada sobie. Agregatowi to w ogóle nie przeszkadza w robocie. Jedne co, no to bardziej jest brudny, bo jak to się lekko kurzy, to później się ten kurz przykleja z tym piaskiem. Ale w robocie nie szkodzi, jest dobrze ustawiony jak na te nasze piaski. Jak gdzieś jest jakaś lepsza gleba, no to bardziej skrócę cięgło, przełącznik, to jak woli mówić, żeby bardziej przodem. Chyba tak jak na piaski, to wydłużam, żeby płycej, żeby z tyłu się bardziej, tak powiem, kotłowało. Bo dzięki temu na piasku, wiadomo, bardziej kolejne widać, a jak się kotłuje, to kolejny w ogóle nie widać, no i też się z przodu nie zapycha, tak to potrafi się często zapychać. No jedynie kiedy mi się przytka, tak jak tre gdzieś tam naleci perze albo coś takiego z jakiegoś tam dołka, to głównie już pod koniec całego przejazdu. To jest trochę ciężej, bo to jest w miarę pole długie. Taki kawałek to bardzo fajnie się robi. To wiadomo, a jak jakiś tam krótszy, to nie gorzej. Się nam lekko przytkało, ale lekko wystarczy podnieść i jest ok. Tej, nie trzeba aż tak idealnie, tam lekko kolejne mogą być widoczne, bo to i tak jeszcze będzie, jak będzie siane, to tak jest agregat prosiewny, to jeszcze lepiej to zrobić, tylko chodzi o to, żeby to ładnie w miarę zagęścić, żeby później były równiejsze wschody. Wiadomo, o co chodzi. Tutaj przed nami też jest nasze pole. Tutaj niedawno zgruberowałem, bo było pełno samosiewów po życie. Nie było tak, że ścieżki, że tak powiem, po kombajnie, że kombajn gubił, tylko po prostu po całości narosło. Jakby już na motowidek, już z kosa już ziarno wypadało. Tak nie powinno być, bo i tak było w miarę wcześniej koszone. Nawet miejscami była słoma zielona. Nawet nieraz ten, ale było suche, to mogło już lekko wypadać. Słoma tam zielona, tam miejscami, naprawdę tam na dołku gdzie była. Ale tam gdzie było położone, ale wystarczy jak dzień dwa poleży i wyschnie. Tak jak tutaj do nas, to lepiej, żeby bardziej taka była niż zbyt mocno sucha, krucha, no bo później nie jest, że kombajn trochę kruszy, to jeszcze prasa z tego sieczkę robi. No i później jak ci ścieli w obozie, to jest o wiele gorzej. Teraz już będą być trochę, kurde, gorzej do roboty, bo się będzie częściej zapychać. Bo teraz nie jest tak, że powierzchownie napadało, tylko z wierzchu jest napadane, a pod spodem suchutkie. Ale ładnie przynajmniej namięknie. Wymieszamy tą ziemię, to będzie idealnie. No, gdzieś tak około tydzień temu była orka robiona. Po tej orce spadło 20 litrów wody, więc też ładnie domiękło.
tamtym roku było zupełnie inaczej, bo po orce do uprawy nic nie spadło deszczu, więc była ziemia bardzo wysuszona. W tym roku jest trochę inaczej. Ale też nie ma tragedii. No i za jakieś 3-4 dni będzie tu siane zboże, a dokładniej żyto hybrydowe. Dzisiaj mamy 17 września, tak około 20 będziemy siać. To już w okolicy widać, że już niektórzy sieją. Dzisiaj na to pole jechałem, to już 3 rolników siało, ale moje zdanie jest takie, że nie ma co już tak mocno się spieszyć. A później na zimę za mocno urośnie i też problem. Myślę, że widzimy się na kolejnym polu. Mam na trochę lepszej ziemi, a może po tym polu po kukurydzy. Więc widzimy się później. No i jesteśmy na kolejnym polu. Już nie pada. Ładnie słońce wyszło. I pokażę wam zestaw zewnątrz. Cały czas MK Waxi. I taki oto agregat prawowy Wicher Expo, szerokość 4,5 metra, podzielonczek na takie trzy jakby części i dwie po bokach się składają do góry, są dwa osobne silniki. Fajną to robotę robi, można zobaczyć ten wał kroski, tak fajnie tu zagęści. Tak, ziemia nie wysusza się. Jesteśmy właśnie na tym polu po kukurydzy. I jest jeden taki mały po prostu problem, że lekko to się zapycha. Przez to się pcha, ale spłyciłem i w miarę nawet idzie. Bo tu jak widać korzenie tak dalej. To wszystko na wierzchu, które jest, to wiadomo, trochę łapie. Tak to wygląda, tu jest po kolei, jest pierwszy wał, który tą orkę tak przygotowuje pod to, żeby weszły wiatry, to ładnie wyrównać też. Czyli kolejny wał, takie same jak z przodu, no i tej troski. I jeszcze też były taka listwa wyrównująca, ale widać, że mogła być tutaj. I tak dalej, przynajmniej są uchwyty, ale ją wymontowaliśmy, bo się bardziej trochę zapychało. Ale tak naprawdę jest równo jak na stole, także to niepotrzebne. Ale jak na głębsze dzień, to po prostu się lekko głębiej nie daje, jak na jakieś lepsze. A jak na piaski, to właśnie tutaj wyrównuje, tak tutaj jak się kotłuje, jak w listwie, że wszystko się wyrównuje. Sam agregat waży ponad 2 tony. Dokładnie 2300, coś takiego. Także fajną robotę robi, to jest ciężki. Ale to ma robić. Widzimy się w środku. No i jesteśmy w środku. Tak, to idzie za nami robota. Nie jest źle naprawdę. Nawet po kukurydzy fajnie robi. Tylko trzeba uważać, by się nie zapychać, bo tutaj w tamtym końcu jest ziemia lepsza, to jest gorsza, na piachu lepiej przypycha, ale i tak dobrze idzie. Z brzegu było trochę gorzej, bo bardziej te kłyki od kukurydzy łapało, zwłaszcza tam, gdzie bruzda jest, koło miedzy. A tak to już wystarczająco zagęści. W sumie to tym agregatem po raz pierwszy uprawiam jakby orkę po kukurydzy
pod zboże, bo zawsze już robiliśmy tak, że po kukurydze nie było zboża, tylko cały czas kukurydza poniedziałki się dokładało, a w tym roku akurat wychodzi tak, że trochę poszło pod zboże, bo jednak słomy też jest potrzebne trochę. I ogólnie trzeba też trochę zmienić działkę, bo po prostu tutaj jest też trochę niższe pH. Teraz na tej działce będziemy drugi rok uprawiać i jak była kukurydza, to była trochę przestrzelana miejscami, zwłaszcza na górce, i teraz w tej zboże będzie wszędzie, no i wiadomo, aż takiego pH nie potrzebuje, wszędzie to trochę niższe może mieć, to po ściernisku się połapnuje i wtedy znowu pójdzie kukurydza. Ciężej gdzieś tam chyba na tyle zapało tych kłyków, ale nie widzę do końca, jakoś dotrzemy. No i myślę, że widzimy się przy siebie zbóż. Jesteśmy podczas siewów. Siejemy żyto hybrydowe. Dzisiaj jest 19 września. Akurat w samą porę, tak termin jest tak do około 20 września, więc będzie akurat. Siejemy całe dwie jednostki na hektar, czyli dwa worki. W jednym worku znajduje się tutaj akurat tej odmiany, czyli Serafino, jest 37 kg bodajże. Wcześniejszej, zapomniałem nazwy, było chyba bodajże 30 kg. Bardzo fajnie idzie. Teraz akurat po południu siejemy. Rano jeszcze deszcz padał, to na tych suszych kawałkach, tam gdzie piasek, to wraz z deszczem nawet, żeby też fajnie wymieszać, a tutaj trochę lepsza ziemia, lekko, powiedzmy. I siejemy tutaj bez deszczu, ale bardzo fajnie, wilgotno, wszędzie przemiękło, nie ma żadnego suchego piachu. No i dajemy radę. Zestaw to mały John Deere, czyli John Deere 5720, mocy 90 koni, z agregatem prosiewnym Brodnica plus Poznaniak siewnik, razem tutaj szerokość 2,70. Zestaw może być trochę taki przestarzały, ale my aż tak dużo zbóż nie siejemy. W tym roku będzie około, razem z Jaremi, to będzie około 30 hektarów, może trochę więcej. Więcej z kukurydza, najwięcej wiadomo łąk. Ja... Obsługa ogólnie tego siewnika jest w miarę prosta. Samego, że tak powiem, używanie też jest w miarę tanie, bo jak coś się zepsuje, choć nawet się też nie zepsuje, to części są tanie. A takie jak z zachodnim, to wiadomo, już drożej. Bardzo ładnie wygląda. W tym agregacie ładnie zagęszczone.
bez problemu sobie daje radę. No i myślę, że widzimy się w środku ciągnika. No i jesteśmy w środku. Siejemy. Co niektórych może zadziwi, bez znaczników. Da się radę bez problemu. Również. Tylko trzeba w miarę prosto, to też wyjdzie. W miarę równo. A gdzieś jakieś kolanko, to też się wyrówna. Z tyłu zestaw też bardzo ładnie robi. Tak siejemy, tak koło 8 godziny. Może nawet nieraz trochę mniej. No, na przyczach po kolei zwalniam bieg, a raczej półbieg, wyluzowuję. Do góry trochę podniosę na hydropaku i cała filozofia. Pole nie jest aż takie długie, ale też się źle nie robi. Tak, jeszcze sobie cofniemy trochę do równości. I gotowe. No i jeszcze jutro będziemy siać żyto i na żyto będzie temat zamknięty. W ciągu 2 dni wesołą posiane. Jakby się chciało, nawet by się wiadomo jednego dnia posiało, ale nie trzeba się śpieszyć, też są wiadomo jakieś inne zajęcia w gospodarstwie, na spokojnie robić. Za jakieś kilka dni przężyto i pszenicę się posieje i koniec siewów praktycznie. Naprawdę bardzo szybko idzie. Praktycznie to nas najbardziej może by się opłacało kupić do kukurydzy siewnik nie zboża, bo rocznie więcej kukurydzy się nie zboża, ale na razie zobaczymy, co pozwoli sytuacja na rynku. Tak to oto sianie wygląda. Nie... Tak oto tutaj robota wygląda i myślę, że to już by był koniec tego vloga z uprawy i siania zbóż ozimych. Także zachęcam do subskrybowania kanałów i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!